czytam dalej książkę skompilowaną przez Taruna dotyczącą nauk Sadhu Maharaja. Tytuł książki Love in Action, Miłość w działaniu, czyli Love is the way, love is the answer. Miłość jest drogą, miłość jest odpowiedzią. Kolejny rozdział. Intonowanie świętego imienia. Harer nama, harer nama iva kevalam, kalaunaste, evanasti, evagatir anyatha. W tym wieku kłótni i hipokryzji jedynie intonowanie świętego imienia Pana jest sposobem na osiągnięcie wyzwolenia. Nie ma innej drogi, nie ma innej drogi, nie ma innej drogi. Werset zacytowany z Chaitanya Charitamrity. W tym wieku kłótni zawsze jest miejsce na nieporozumienia i na walkę. Taka jest natura Kali Yugi. Niestety, nieszczęśliwie tworzymy wrogów, ponieważ nie jesteśmy świadomi samych siebie. Taka jest natura Kali Yugi. Naturą Kali Yugi jest to, aby żyć tylko w swoich zmysłach. Zapominamy o naszym źródle naszego życia i dlatego walczymy ze sobą. Przyczyną tej walki jest nasz brak naszej samoświadomości. Dlatego walczymy bez powodu. Kolejną rzeczą jest hipokryzja. To znaczy, że wewnątrz i na zewnątrz jesteśmy różni. Mówią coś innego, a robią coś kompletnie sprzecznego z tym, co mówię. Robią coś, a myślą coś innego. To, co mówię, jest dla innych, nie dla mnie. Chcę nauczać na świecie, ale nie chcę tego praktykować. Ale chcę mówić innym o tym. To wydarza się w łatwy sposób z powodu fałszywego ego. Ponieważ żyjemy w ego i moi przyjaciele, tacy jak fałszywe ego i hipokryzja przychodzą. Walka się zaczyna. Pojawia się niezrozumienie. Oni są jak przyjaciele, bracia i siostry. Taka jest natura fałszywego ego. Że jestem pełny zazdrości, pełny walki, pełny niezrozumienia. Wewnątrz mnie jest coś innego, a na zewnątrz mnie jest coś kompletnie sprzecznego temu. Więc jak mogę wydostać się z tej pułapki? Mahaprabhu powiedział, że w Kali Yudze będziesz próbował ponownie, będziesz wielokrotnie próbował i ponownie wejdziesz w materialną świadomość. Będziesz chciał wejść do duchowej świadomości i żyć w świadomy sposób. W taki sposób, że zrozumiesz, że jesteś duszą i po 5 minutach wrócisz ze świadomością do swojego materialnego ciała. Kiedy wrócisz do materialnej świadomości, w naturalny sposób będziesz walczył z innymi, ponieważ taka jest natura umysłu. Naturą umysłu jest to, żeby wątpić. Naturą zmysłów jest to, aby nie być usatysfakcjonowany. Kiedy satysfakcja nie pojawia się, wtedy walka zaczyna się. I to stworzy to stworzy z kolei dwie rzeczy. To stworzy to, że nasze wnętrze jest różne od naszego zewnętrza. To jest tak, jakbyśmy mieli dwie twarze. Ja mówię coś jednego, a robię coś kompletnie innego niż to, co mówię. Nie ma drogi, aby to zmienić. Jest tylko jeden sposób, aby to zmienić. To jest droga miłości. Kiedy dwóch ukochanków jest razem, kiedy spotykają się i patrzą na siebie, kiedy starają się. Kiedy są razem, to oni robią. Oni dbają o siebie nawzajem. I zawsze pragną być razem, ponieważ to sprawia im wiele radości. Ale w tym samym czasie,
Coś powoduje, że oni muszą się oddzielić od siebie. Więc jaki sposób powinniśmy myśleć o tym, o ukochanym? Jest tylko jeden sposób. Musisz płakać. Kiedy będziesz płakał, to coś oznacza. To oznacza myślenie. Płacz oznacza myślenie. Będziesz myślał o swojej naturze, o jego naturze, o jego formie i będziesz znał jego imię. Będziesz pamiętał to imię. Imię jest drogą, ponieważ kiedy pamiętasz jego, wtedy imię przychodzi. I kiedy imię przychodzi, on przychodzi. Imię sprowadza tą osobę do Twojego towarzystwa, do Ciebie. To dzieje się tylko poprzez miłość. Kiedy wykonujesz więcej praktyki i więcej, wtedy nie ma różnicy pomiędzy Tobą i osobą, o której imię pamiętasz. On jest zawsze z Tobą. I jeśli posiadasz te uczucia miłości, emocje miłości i kochasz, będziesz to czuł. Harnama, harnama, harnama i wakewalam. Co to znaczy? Mahaprabhu posiada pełną miłość Kryszny, ponieważ on jest Radą. Czaitanya jest Radhiką. Czaitanya oznacza świadomość. Kiedy ja jestem świadomy mojej dziwy, mojej jaźni, ja otrzymuję łaskę i ja czuję, że jestem służką, dasją Radhy. Radiki. Kiedy jesteśmy sługami Czajtani, to oznacza, że jesteśmy służkami, że jesteśmy sługami Radiki. Taki jest sposób, aby zwiększyć nasz miłosny związek z Kryszną. Na początku, kiedy intonujemy, sprawia nam to trudność, ponieważ tam nie ma miłości, nie ma smaku. Ale kiedy ten smak pojawia się i miłość zwiększa się, wtedy nie musisz się zmuszać do tego. To zaczyna dziać się samo z siebie. Kiedy to się zaczyna, możesz czuć, że to ciągle kontynuuje. Tak jak próbowałbyś się zatrzymać, wykonując zewnętrzne czynności. I ty możesz czuć to. Harenama. Imię posiada pełną moc. Jest tak wiele znaczeń imienia. I tak jak w tej Mahamantrze Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare oznacza radikę. Hare oznacza także przykrycie, to co cię chroni. Zatem jak radika chroni Krishnę? Ona okrywa go poprzez to, że ona go obejmuje. Hare oznacza, że radika obejmuje Krysznę. Ona obejmuje go wewnątrz. Hare Krishna, Hare Krishna. I Krishna stoi tam. On nie wie, co się wydarza. On zaczyna patrzeć, co się dzieje. I wtedy on mówi: O, Radhika mnie obejmuje. Krishna, Krishna, Hare Hare. Oznacza, że Krishna obejmuje Radhikę bardzo intensywnie. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oznacza, że Krishna otwiera swoje oczy i on obejmuje Radhikę. Hare Rama. Jakaś osoba śpiewa tą mantrę. Ktoś jest Radhiką, ktoś jest Krishną i ktoś jest osobą, która to pamięta i intonuje, śpiewa o tym. Są trzy osoby. Pierwszą osobą jest dziwa, jaźń, która śpiewa. I inną osobą jest Radha, a i kolejną osobą jest Krishna. Co znaczy Rama? Rama znaczy Reman-retiram. Rama znaczy Rada Raman. Raman-retiram oznacza tego, który jest zawsze Ramaną Kryszny z Radhą. Hare Rama, kiedy oni są razem i oni obydwoje stają się jednym. Wtedy pojawia się Rama, Hare Rama. Przychodzą razem, aby się spotkać. Wielbiciel, który intonuje tę zabawę,
jest w ekstazie widząc to. Hare Rama, to hare jest dla duszy, która intonuje. Dusza jest poruszona i jest tak bardzo przywiązana poprzez patrzenie na to. I zapomina całą fizyczną egzystencję i patrzy jedynie na to skoncentrowana w pełni i utożsamiająca się z boską parą. Zatem przez patrzenie na tą boską parę jest to patrzenie, zatem to patrzenie na tą boską parę jest tak bardzo atrakcyjne dla duszy. Hare Rama, Hare Rama. Dusza jest przyciągnięta do Ram, do boskiej pary. Hare Rama, Hare Rama. Dwa razy. Mogę to widzieć. To jest takie, to jest, jesteś pełny miłosierdzia. Ja nigdy nie spodziewałem się w moim życiu, aby widzieć was razem. Bez oczyszczenia nie jest to możliwe. Ja byłem okryty z tak bardzo wieloma rzeczami przez materialne ego i przez walkę i przez inne rzeczy, ale nic nie wpłynęło na mnie. To wszystko stało się jasne. Mogę widzieć Ciebie. To jest łaska Mahamantry. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare oznacza boska para mówi. Co robisz? Co tam robisz tak daleko od nas? Przyjdź do nas. Rama, Rama, Hare, Hare. Rama oznacza Radhę i Krysznę. Oni są przyciągnięci. Przyciągają mnie tak bardzo, że ja zapominam o wszystkim innym. To imię jest drogą miłości. To jest imię, które sprowadza na mnie realizację jaźni. To imię posiada moc mistyczną z tymi oczami, w tym ciele. Posiadając te oczy i to ciało, ja mogę w pełni doświadczyć i zobaczyć ich. Wszystko staje się łatwe poprzez powodu imienia. Pojawia się pytanie: jak to jest być w takim imieniu, pogrążonym w takim imieniu? Na początku powiem ci, smak tam nie ma smaku. W tym materialnym świecie, jeśli zakochujesz się w kimś, na początku imię nie jest zbytnio atrakcyjne, ale kiedy zakochujesz się i miłość staje się bardzo smakowita, ta osoba staje się bardzo wspaniała. Nie możesz żyć bez doświadczania w tym miłości. Podobnie dusza łączy się z tym, kto jest swoim stwórcą. Może ze swoim ojcem, może matką, albo przyjacielem, albo kochankiem. Jak niezależnie od relacji, jaką rozwiniesz. Jeśli wiesz o tym, wtedy zaczynasz kochać całe jego stworzenie. I nie tylko to. Jesteś również kochany przez całe jego stworzenie. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.